Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Pani Minister, na samym początku to mam prośbę do Pani Minister, żeby Pani koleżankom, kolegom z klubu wyjaśniła, co to są zadania własne, jeśli chodzi o obowiązek oświatowy. Dlatego, że tutaj właśnie nieprawdę mówiono, ale to wynika z niewiedzy, bo nie sądzę, żeby to było kłamstwo, ale z niewiedzy. Natomiast było powiedziane tutaj przez jedną z koleżanek o tym, że to po raz pierwszy rząd Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego daje dodatkowe pieniądze na realizację zadania własnego, jakim jest obowiązek przedszkolny i oświatowy szkolny. O konkretach. W ramach pilotażu moja gmina przejęła w 1994 roku prowadzenie oświaty. Subwencja oświatowa wystarczyła w 100% na realizację zadania oświatowego, jeśli chodzi o szkołę podstawową oraz obowiązek przedszkolny. Tak było 94, 5, 6, 7, 8. Przestałem być burmistrzem, bo zostałem starostą i tak było do 2001 roku. Natomiast na dzień dzisiejszy moja gmina, ta gmina, do realizacji zadania własnego, przedszkolnego oraz szkolnego dokłada 40% całości. Proszę Państwa, i jeszcze jedna rzecz. Zadania realizowane przez samorządy gminy są na podstawie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z 2003 roku, która weszła w życie od stycznia 2004 roku. Pani minister, mam pytanie. Czy na przestrzeni ostatnich lat zapisy ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, jeśli chodzi o udział, ale nie procentowy, tylko faktyczny, w podatku PIT i CIT wzrastały? Bardzo proszę o udzielenie mi tej odpowiedzi na piśmie. Dziękuję. I jeszcze jedno pytanie. Nie, już nie czy w świetle tego, co się dzieje, uważa Pani za zasadne czy konieczne zmiana artykułu 242 i 243 w ustawie o finansach publicznych? Dziękuję bardzo.